No witam was bardzo serdecznie. Wczoraj na GeForce Kinsie złoty strzał się wydarzył, tak? Więc dzisiaj jakoś mamy większy budżet. No to zaczynamy sobie z battlą za 7 koła, stary. 15 skrzynek przed nami. Naprawdę są tu przeróżne skrzynki, które kosztują dosyć sporo łącznie, tak? Więc mam nadzieję, że tą bitwę oczywiście uda nam się wygrać. No i przede wszystkim trafić coś ładnego i fajnego. Ja oczywiście przypominam ci o konkursie na skina. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łapa w grę pod filmem. W komentarzach oczywiście napisz, dołącz na Discorda. No i oczywiście użyj kod Kroxin, GeForce Kinsie, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś. Wystarczy, że zaloguj się z linku, zobaczysz kod promocyjny. Tylko zobaczysz, co jeszcze dostanę. No i wpiszesz oczywiście kod Kroxin przez 2x. Na stałe 5% więcej dostajesz, oczywiście. Do wpłaty więcej, możesz używać kodu do woli. No i oczywiście skrzyneczka na start za free dla nowych użytkowników. Nie, to jest 5 serpent, to jest 2,5 koła, ale mam nadzieję, że w ogólnym rozrachunku nie zmieni to jakoś mega dużo, bo chyba wydaje mi się, że to moje skiny. No kurczę, tutaj zobacz, jakiś gierek za kafla, tutaj kosa za 1400. No wydaje mi się, że póki co to powinno być moje, no ale nie chcę tutaj wydawać osądu przed ostatnią skrzynką. Zobaczmy. Nie, nie. Nie, 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 to się nie wydarzyło, stary. Ostatni skrzyń Fire Serpent. No co ja mam ci, stary, powiedzieć? Jestem bardzo niepocieszony obrotem tych wydarzeń, więc no, kolejna bitwa, tak? 10 skrzynek tym razem, skrzynka oczywiście dla prawdziwych Sigm i 6000 zł. 10 takich skrzynek nas kosztuje, więc liczę, że ta bitwa pozwoli nam się... Pozwoli nam się odbić. No, no powiem tak, no, no ja już tutaj nie widzę światełka w tunelu tak naprawdę. Jeśli chodzi o tą bitwę, no kolejna kosa 740 zł, no dlaczego by nie? No generalnie gościu rozbił bank tą ko... 5200. Ile skrzyni zostało? Patrz, patrz, patrz. 22 koła, dzień dobry. Owupowej, to była ostatnia rzecz, stary, jakiej się spodziewałem. Dobra, wrzućmy to. 16700 kontrakt. No, na minus 500, tak? Ale dobra, nie będę narzekał, bo nie jest to jakoś mega duży minus. Ale no, no nie no, to co się wydarzyło, stary, istny majstersztyk. No powiem tak, z takim budżetem można iść na skrzynki widzów. Kroxi Król, tutaj skrzyneczka procentowa, 50% widzę na profit, więc zobaczmy, zakręćmy 5 takich skrzyneczek na raz. Jest jedna kosa, jest druga. 3000 powiadać, no jest to minus, ale okej, spróbujmy jeszcze raz. 1700 kosztuje ten talon. O kurde, ty, myślę, że tam z 4 będą nawet te kosy. 4800, znowu minus delikatny, ale dobra, ostatni raz. Do 3 razy sztuka jest ten talon. No ale tylko 2 noże teraz będą, więc no, znowu minus. Mamy tutaj skrzynkę po prostu Kroxi, więc otwórzmy sobie 5 takich, jest to 10% na M9 Gamma Doppler. Jeżeli chociaż jedną uda nam się zdobyć, to gościu, naprawdę szacun dla ciebie za stworzenie tej skrzynki, ale... Gościu, gościu, chyba się obrazimy, co? No jak tu nie poleci? Nie, nie, nie ma, nie... Stary, nie rób sobie jaj! To teraz może dwie spadną, co? Na odkute. Ta, spadną dwie na odkute, nie spadnie ani jedna! Dobra, ostatni raz klikam. Serio, ostatni. Dobra, jest jedna, zajebiście. W sensie i tak jestem na minus pewnie duży. 7300 one kosztuje. Dobra, jeszcze raz na farta. Może akurat dwa otwarcia będą z rzędu? O, patrz, widzisz, jak wyczułem? I no jakby jeszcze tu została, to w ogóle by było G. Ale okej, no, w sensie jestem w plecy chyba, tak mi się wydaje. Znaczy na pewno jestem w plecy. No ale już, no mogłem być więcej w plecy, tak? Więc tutaj dobrze, że wiedziałem kiedy wyjść. Znaczy, mogłem w sumie wyjść wcześniej, ale no, chciałem zaryzykować tą skrzynkę. Ale zobaczmy tutaj, jak nam pójdzie, jest to 5% na Glocka Fate. A Glocka Fate kosztuje 6000 zł. No to myślę, że AWP spadnie, było blisko. Czekaj, ile my wydajemy na to? 5 koła! Ty, bo... O kurde. Ale dobra, jest AWP Fate chociaż. No szkoda, że nie ma Glocka. No ale ta AWP, no oddaje nam chyba. No oddać nam oddaje, ale daje nam 300 wy. 10% knife, zobaczmy co tutaj mamy. Aha, no jest tutaj nasz Butterfly Tiger Tooth. Dobra, 3500. Jeden spada, jestem zadowolony, tak? Okej, okay, zajebiście. O to chodzi, właśnie po to przerwę, żeby jeden taki strzał był, który da mi zarobić i odpuszczamy, tak? Bo najważniejsze oczywiście, otwierając skrzynki, no to trzeba wiedzieć kiedy przestać, tak? Wrzucamy oczywiście naszą skrzynkę dla Sigm, wrzucamy ich 10 i niech to będzie bitwa... Niech to będzie bitwa ostatnia w dzisiejszym filmie.
jeżeli nam nie odda, no to kurczę, potencjał trochę zmarnowany będzie, nie będę mówił, że nie, no bo budżet był naprawdę kosmiczny, w sensie dalej jest kosmiczny, tak, no bo 16 koła jeszcze mamy w balansie, no ale było 42 tysiące, tak, czyli no kurczę, no tak jeszcze no, parę razy tyle, co? Więc mam nadzieję, że tutaj ta bitwa nie zawiedzie mnie i chociaż trochę postanowiłem tutaj oddać, tym bardziej, że ta bitwa 10 koła kosztuje, tak? Mamy Fire Serpenta, bardzo ładny stan, Field Test 4300, jest Butterfly, patrz, to jest też 4 koła, 6 koła nawet. Okej, już mamy bitwę zwróconą, tylko no właśnie, tutaj jeszcze jest Olympus na samym końcu, ta skrzynka, no że tak powiem, jest najważniejsza chyba. Jeśli chodzi o tą bitwę, 2500 Ikarus, dla mnie Wulkan za 1100, spoko, bo jemu też coś daje, mi też fajnie dało i tak naprawdę póki co to nabija tylko dla mnie tutaj pęgę do mojego ryku, no ale no, jak tutaj Olympus spadnie na koniec, to mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś bangeru dla mojego oponenta. Póki co ostatnia skrzynia dla Sigm i mamy Kałacha Wulkana 600 zł i Olympus, żeby tutaj się nic złego nie wydarzyło. Dobra, spada totalne gówno, ale no to jest batla na 100% nasza, więc mamy z tej batli 16, 17 nawet koła, więc dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie.